dziewczyn, które szukamy na Miss Fali, to oczywiście dziewczyny, które są pełne rywalizacji, werwy i chcą trochę wziąć udział w konkurencji, tak? Muszą mieć troszeczkę w sobie pewności siebie, żeby stanąć na scenie i nam się pokazać w kostiumie, bo o tym taka jest przecież Miss Fali. Oprócz tego oczywiście szukamy i blondynek, i brunetek, i rudych, i wysokich, i niskich. A jedynym ograniczeniem tak naprawdę jest wiek, dolna granica to jest 18 lat skończone. Dwa lata temu brałam już udział w takim konkursie, byłam w finale. Dla mnie to była świetna zabawa, nowe znajomości przede wszystkim, nauka choreografii, tańce, zabawy w wodzie i przede wszystkim naprawdę dobra atmosfera. Mam nadzieję, że znajdę się w finale. Jeżeli nie, to trudno. Może spróbuję w przyszłym roku, może nie. Jest to dla mnie przede wszystkim zabawa i poznanie nowych ludzi. Na pewno będę naturalna, pełna energii, pozytywnie nastawiona i myślę, że to wystarczy. Walka ze stresem, nowe doświadczenia, dobra zabawa, nowe znajomości. Planu nie mam. Po prostu chcę zostawić kompleksy w domu i dobrze się bawić. Już od dawna trenuję, jestem instruktorem fitnessu, więc jeśli chodzi o treningi, nie musiałam się nowo wprowadzać. Jest tak było, nic nie zmieniam. Marzeniami jest zostanie bycie modelką, także po tamtych wyborach miałam dużo propozycji dotyczących sesji z gazet i tak dalej, więc myślę, że osiągnięcie jakiegoś tytułu da mi coś w życiu. Na pewno pomoże. Zaczęłam 2 tygodnie temu biegać, bardziej intensywnie. No wiadomo, sylwetka musi być dobra, tak? Wiadomo, jesteśmy w kostiumach, także ciało dobre się przyda. Dziewczyny mogą zapisywać się u nas w Aquaparku w informacji. To termin to już jest 10 czerwca, czyli za tydzień, bo 12 czerwca w sobotę mamy już półfinały. We'll be right back.